сегодня иначе, хваление. Часть четвертая. Славку Варшавский. Який Варшавский? Це он в Варшаві мешкає? Павел, перепрошую. Павел Варшавський. Є що? Аж мені голова засвинджала дійсно. Перед хвилю. Що я ще довідяю? Ти з такими людьми ще займуєш. З такими людьми годними займуєш ще. То, о, Ася гада на мене, що бачимо ще ми штурали, чи не будемо це робити. То ні. Длачего? Їх їде до ти, Славка. Ти з такими людьми, гаями ходиш. Длачего ти на параді бивеш? Длачего? Питам тебе. Є показаний фільм. Награвись сам, як єстиш на параді гаїв. Я не був, і Войтик не був на параді гаїв. А ти биваєш, там тим року биваєш. Але тільки награвавим. І поїм тобі, Славек. А он ще патрі на гаїв. І повім тобі так, Славек, вєш що, оповім тобі ще. О, то не дивно, що його чорна шприха заставила, бо так подобно ж. Не вім, чи то правда, що Войтик подав правду, повідав, що тебе чорна шприха то була та, як вона ще не дива. Що Opel хоче купити. Який? О! А, то інна. Перепрошую, Марто. І певно, що тебе якась кобіта доставила. Як ти ходиш, учасничиш разом з такими людьми негодними, з такими людьми гаями. Дуже хоп з хопом ще цавую. Може і ти ще цавуєш, хопа цавуєш вдома. Не вім. Павле Варшавський. Який Варшавський? Павле з Варшавський. Що ти курва гадаш на Павла? Зараз на Павла з Варшави? А хто був? А то Славик. А то Славик був? А іле разик мам ті повтажа, не читалиш? А. Курва, ти єсеш, курва, психічний хорий. Славку, перепрошую, Павле Варшавський. Славек, для чого ти там ходиш? Повідь, для чого? Для чого? Повідь. Питам тебе. Питам тебе, для чого ходиш? Для чого учасничиш в тій параді? Може ти єсеш теж тим самим? Може ти єсеш теж тим самим? І обамим ще Славку, що з тобою треба скончити мені, що мені шукати іннего комп'ютеровця для мене, хто направду не займує ще хоп з хопом, тільки займує ще хоп з кобітом. Хоп з дівчиною. Дівчина з хлопцем. Тіле є дівчин. Тіле є кобіт. В Польщі. Чи то не може знайти Славку собі кобіти? Дівчини? І поїм тобі, Славку, зерві з її. Цілковіче. Зерві, направда. Бонь мужчином, а не геєм.
Bo mężczyzna nie idzie na paradzie do gejów. Nie idzie razem z nimi w marszu. A ty szedłeś razem w marszu, widać było. Ja nie jestem takiego człowieka. Wojciech też nie chce. Bo my nie jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, nie jesteśmy gejami. Tylko normalnymi ludźmi. Normalnymi, prostymi ludźmi, mężczyznami, którzy, Wojciech i ja, mamy sobie kobiety. Mamy sobie przyjaciółki. Ja nie mam kobiety. I powiem tobie, Sławku, że naprawdę, naprawdę trzeba z tym skończyć. Naprawdę, nie to, że ja moje na żarty, na śmiech. Nie, ja mówię prawdę. Mówię całą szczerą prawdę, Sławku. Ja takich mężczyzn, bo ty jesteś mężczyzną, dorosłym, nienawidzę. I Wojtek. To jest dla mnie nie do pomyślenia. To jest dla mnie hańba. Wstyd, hańba. Z tego powodu, że taki człowiek zajmuje się nie wiadomo czym. Nie wiadomo czym i z kim. Dlaczego ty tak, Sławku, robisz? Pytam ciebie. Dlaczego? Jeszcze raz ci powtarzam. Pewnie, że rzuciła ciebie kobieta. Jak zobaczyła, że ty jesteś gejem, nie chłopem, tylko jesteś gejem, jesteś dzieckiem małym. Bo tylko dzieci małe tak się nie zajmują się. Dzieci małe to już od razu biorą za rączkę dziewczynkę i stają koło dziewczynki i przytulają się. A ty, Sławku, do kogo się przytulasz? Mnie wstyd dla Wojtka też. A ty prowadziłeś mój kanał i Wojtka kanał. Mój nie próbował. Ale prowadził pół roku kiedyś. Temu. Ja nie mam z nim kontaktu, ale, nie mam do mnie. Ale kiedyś prowadził. A mój po dziś dzień prowadzisz. Ja chyba z tobą, Sławku, zerwę całkowicie z tego powodu, że nie chcę. Jeszcze raz mówię, nie chcę. A żeby ty prowadził mój kanał z tego powodu, że wiesz, choć ty mnie pomagasz, załatwiasz wszystko, ale to mnie wstyd, hańba. To mnie wstyd, hańba, że tak, tak ty robisz. Tak ty robisz. Tak ty znęcasz się nade mną. Bo to znęcanie. To ja zaliczam do znęcania, że zajmujesz się chłop z chłopem. Zajmujesz chłop z kobietą. Powinien znaleźć sobie jedną rzuciło, drugą szukaj. Jest kobiet dużo. Bardzo dużo. Na tym świecie. W Polsce. Możesz znaleźć. Możesz pójść do agencji takiej towarzyskiej. Tam są kobiety. Opłacić i tam znaleźć sobie przyjaciółkę do skończenia swojego życia. Ile Bóg, Pan Jezus, naznaczył, Matka Boska, dla każdego człowieka. I razem będziecie żyli szczęśliwie, radośnie, wesoło, a nie z mężczyzną. Z mężczyzną to można gdzieś
pod kościołem z kolegą porozmawiać. Cześć, cześć kolego. Co tam słychać u ciebie? Parę słów i do domu się idzie. Z kobietą, z żoną, z przyjaciółką. I wziąć się za pracę, w domu pomagać. Dla kobiety i tak dalej. Bo tak mężczyzna musi to robić. Mężczyzna musi razem z kobietą współżyć, aż, tak jak powiedziałem na wstępie, mieć potomstwo, czy chłopczyków, czy dziewczynek, czy chłopczyk, czy dziewczynka, czy para dziewczynek, czy para chłopców. Co Bóg, Pan Jezus, Matka Boska dadzą. I cieszyć się. Cieszyć się swoich potomków jako ojciec, jako matka. Ani nie wiadomo czym i kim się zajmować. Tak. To dla mnie nie do pomyślenia. To dla mnie hańba. Wstyd. Jeszcze raz mówię. Jeżeli nie zerwie z tym sposobem, z tym nałogiem, to ja zerwę z tobą. Zerwę z tobą. To ludzie gadają na mnie, nie domy jakie rzeczy. To wiadomo. Zerwę z tobą, żeby ty nie prowadził kanału. Żeby nie prowadził kanału całkowicie. Dlatego, że nie chcę. Nie chcę, będę szukać komputerowca innego, żeby naprawdę chłop z kobietą się zajmował się. Z dziewczyną. Wczoraj byli u nas widzowie, to ładna, piękna dziewczyna, ładny, piękny chłopak, dwóch za ręce trzymają się, chodzą. To mi się podoba. I dla ich życia, dla Beatki i dla Jacka numer dwa, ażeby się połączyli się, ażeby potomstwo mieli, ażeby czym prędzej, tak nakreśliłem, że potomstwo żeby byli, żeby się pobrali się, ślub był, ażeby naprawdę, bo chcą wyjechać do Niemiec na grzyby. Życzę im, jak kupił ode mnie samochód, życzę im szerokiej, wesołej, szczęśliwej podróży, ażeby ten mój samochód dla ich służył długich lat jak żenia, a dla ich długich lat życia. Żeby nigdy się Opel Astra nie psuła się, żeby jeździła, nie potrzebowała remontu kapitalnego i tak dalej. No, paliwo to muszą dolewać, bo samochód każdy nie pojedzie. Jak pokarmu nie dolejesz, nie dasz pokarmu dla samochodu, tak jak człowiek dla człowieka, to wiadomo co. Samochód nie pojedzie bez pokarmu. I chcę jeszcze raz, Sławku, powiedzieć dla ciebie, tylko do ciebie to kierowane było moje expose. Do ciebie, Sławku. Może na dniach wybiorę się do Krakowa, do Wrocławia. Może u ciebie zajadę. I chcę naprawdę tobie do tej głowy, bo nie chcę cię wyobrażać, ale ty chyba masz głowę kapuścianą, ale kapusta jest lepsza do zjedzenia, choć mówi się od kapusty rozum krótki, może kapustę zjadłeś, to może masz rozum krótki, to nie jest kapusty, jest buraczka. Buraczki jest, różne warzywa, marchewka jest. Od kapusty łeb tłusty. I rozum krótki.
У нас на варе мы мовили, что съедать, капусте? Так, то маешь розум круткий. И поем тобе, Славку, же направде, направде, завше стань с такими людьми ходить и так далее. Навет, но в праце то есть трудно, что мови. Але коллега можешь иметь только коллега можешь иметь только приятеля, але нигде не ходить за ренка и на парады их. Я на их парадах не бывем, я бывем на параде, помогавем для тех людей, что прегоняли. До мне люди, те, что на горе стали, около помника, как мне зобачили, то кричали, пане Кононович, пане Кононович. И мне то очень тешило и так далее. Славку, что тебе жичить? Розуму. Розуму жичить. И здоровья. А чтобы не только пусть, как поедем, только есть нормальное, нормальное важиво. Бо бурак, морковка, петрушка, селер, пора и так далее. Дуже есть важив. На разе. Я на разе вылончу. 12-й батарей.